Czas na prognozę pogody. Adam Giza, witam i zapraszam. Pierwszy tydzień grudnia rozpoczniemy pod znakiem zróżnicowanych warunków atmosferycznych. W przeważającej części Polski słoneczną pogodę będzie zapewniał wyż rumuński. Tymczasem w województwach północnych zachmurzone niebo i lokalne opady śniegu, deszczu ze śniegiem i mrzawki przyniesie front atmosferyczny niżu znad Zatoki Fińskiej. Będzie chłodno, a na krańcach wschodnich Polski termometry wskażą nieco poniżej zera. Tymczasem w rejonie Zatoki Pomorskiej powinno być najcieplej. Tam spodziewajmy się plus 4 stopni. We wtorek z północy na południe będzie przemieszczał się chłodny front atmosferyczny wraz z umiarkowanymi opadami śniegu. Niestety za frontem napłynie zimne powietrze. Tymczasem w środę, 6 grudnia, w Mikołajki nad naszym krajem rozbuduje się pogoda. Wyż. Uwaga, układ ten będzie zbudowany z bardzo zimnego, polarnego powietrza. W środę i w czwartek nad ranem w województwach wschodnich można spodziewać się spadków temperatury nawet do minus 13 stopni. W dzień bardzo nisko świecące słońce nie zdoła znacznie podgrzać powietrza. Dzięki temu środa i czwartek na przeważającym obszarze Polski upłyną pod znakiem kilkustopniowego mrozu. Dodatnia temperatura powietrza spodziewana jest jedynie na krańcach zachodnich. Tymczasem już w czwartkowe popołudnie nasz kraj zacznie obejmować front atmosferyczny niżu skandynawskiego. Taka sytuacja zapewni nam ponowny napływ ciepłego oceanicznego powietrza oraz powrót deszczowej i wietrznej pogody. Uwaga, początkowo na drogach pojawi się gołoledź. Deszczowo, wietrznie i stosunkowo ciepło zapowiada się również kolejny weekend. W sobotę termometry wskażą do 6 stopni, a w niedzielę na krańcach zachodnich można spodziewać się nawet 8 na plusie. Wszystko wskazuje na to, iż początek następnego tygodnia grudnia przyniesie kolejną porcję bardzo wietrznej i deszczowej pogody, a napływające z nad Atlantyku ciepłe powietrze zapewni na zachodzie Polski temperaturę sięgającą nawet plus 10 stopni. Z najnowszych analiz synoptycznych wynika, iż co najmniej do 18 grudnia nie rozstaniemy się z typowo jesienną słotą. Miejmy nadzieję, iż przynajmniej zbliżające się święta upłyną pod znakiem uroczej, typowo zimowej pogody. Zachęcamy więc do codziennego śledzenia naszych prognoz. Do usłyszenia!